Kolejnym krokiem jest zdanie sobie sprawę z tego, co przynosimy do domu. Bo mamy taki często mechanizm, że nie wiem, jesteśmy na jakiejś konferencji, zabieramy ze sobą jakieś nie wiem, długopisy, naklejki, dotysiki, że jeśli ktoś nam coś daje, no weź, albo nie wiem, dostajemy jakiś prezent, albo cokolwiek. Jakby nie mamy takiego mechanizmu blokującego przed tym. No. Cześć, witajcie w podcaście gastronomicznym. Dzisiaj moim gościem jest Aga Bukowska. Cześć. Autorka książki Less Waste. Rozmawialiśmy wcześniej z Krzyśkiem Rzymanem o jego współudziale w tej książce. Natomiast dzisiaj mamy okazję rozmawiać z samą autorką, która za chwilę opowie nam o szczegółach powstania książki i w ogóle o idei Less Waste. Aga, dziękuję Ci bardzo. Ja dziękuję. Za czas, za wizytę. Ścigałem Cię po Poznania, koło brzegu. Spotykamy tak. się w końcu w Warszawie. Tak, i ostatnio nie mam ścisłego miejsca do mieszkania. Dokładnie. Właśnie jakby bazując na Twoim przypadku, zastanawiam się, czy nie robić tego podcastu online. O. Byłoby w zasadzie gdzieś tam najłatwiej. Aczkolwiek gdzieś tam bardziej preferuję ten kontakt właśnie taki jeden do jeden, bo jest to zawsze coś innego. I jednak człowieka trzeba zobaczyć. Dobra, ale wracając tutaj do Twojego małego dziecka. Tak. Znaczy nie pierwszego już. Nie. Drugiego, tak. Więcej tych dzieci. Jestem doświadczoną mamą. W postaci tutaj tych książek. O Coffee Spots już trochę porozmawialiśmy. To dobra, o dwóch miłościach. To będzie miłość do kawy. To za chwilę, ale też o umiłowaniu. Do planety. Że tak powiem. Dokładnie tak. Tak. Aga, bo w zasadzie to jesteś młodą osobą, ale już bardzo, bardzo się tam silnie i mocno zakorzenione wartości, jeśli chodzi o ratowanie świata, że tak powiem, tak bardzo otwarcie. To skąd to zainteresowanie, skąd ta iskierka w tobie? Tak jak mówisz, właśnie to jest jakby we mnie bardzo silnie zakorzenione. Patrzę w tą kamerę. To jest dla mnie bardzo silnie zakorzenione, ponieważ wyniosłam to z domu, nawet nie tyle co rodziców, co bardziej dziadków. Moi dziadkowie mieszkali na wsi. Mieli krowy, konie, świnki, w ogóle, wiesz, jak rodziły się małe świnki, to je brałam na ręce i przytulałam i tak dalej. I zbudowało to we mnie takie jednak bardzo duże poszanowanie natury i świadomość tego, że wszyscy jesteśmy równi, że nie jest tak, że nie wiem, że mamy władzę nad naturą i jakby to my, jako ludzie, powinniśmy decydować o wszystkim, co się z nią dzieje. Jakby moi rodzice też wnieśli duży wkład w to moje podejście, bo jakby wpoili mi, że jedzenie się nie wyrzuca, że jakby zawsze z czegoś, co zostaje, robi się coś następnego. Ja właściwie razem, znaczy właściwie obie z siostrą lubiłyśmy bardziej te takie dania recyklingowane niż te pierwsze. Bo pamiętam, że zawsze zostawałam makaron, byłyśmy z siostrą, jej, został makaron, w którym będzie można go zmarzyć z jajkiem. Albo tak, zostały ziemniaki, mój tata też je smażył. W ogóle on je smażył z pomidorami i z cebulką i z ogórkami kiszonymi. No był ekstra. Pamiętam, że na przykład zostawały ziemniaki, to też ona robił takie placki z nich, potem był taki sos grzybowy, tego no naprawdę... Ja jakby... To można było książkę z recepturami stworzyć jeszcze, nie? Także no, odsyłam tutaj właściwie do Jagny... receptury. Tak, do Jagny Niedzielskiej, bo ona już właściwie taką próbę poczyniła i napisała książkę o gotowaniu z resztek. Ale jakby tak, ja jestem wielką fanką tego, to się w ogóle teraz odradza w takich, nie wiem, fancy śniadaniowniach, mamy french toast i w ogóle wszystko z tego, co można zrobić. No i właściwie to jest też klucz tak naszych opisanych restauracji w książce. No a skąd się wzięło Less Waste? Właśnie mówisz o mnie jako autorce. Mój chłopak zawsze się śmieje, że nie podpisałam się tej książce. Nie podpisałam no się, właśnie, to już uprzedziłaś moje pytanie tak, właśnie. Nie podpisałam się, ponieważ uważam się za project managera tej książki, a nie za bezpośredniego autora, ponieważ ta książka jest zbiorem wiedzy mnóstwa osób, które gdzieś swoją cegiełkę do niej przykładały. Ja po prostu byłam taką osobą, która stała i mówiła, ej, a może byś zrobił, a może byś przysłał, że jakby odpowiadałam gdzieś za finalne decyzje, pisałam oczywiście też swoją część,
wybierałam tych wszystkich, wszystkie osoby, które wykonywały grafiki, Barakus, która robiła okładkę i tak dalej, i tak dalej. Więc jest to takie po prostu wspólne dzieło. Stąd brakuje nazwiska. Czyli nie, czekaj, przedmowa, dobrze, nie piszę, że przedmowa od autora. Nie, nie piszę. Czyli jesteś bardziej menadżerem, czyli pozbierałaś wszystkich zainteresowanych tematem. Tak, ja się uważam bardziej za wydawcę tej książki niż autora. Rozumiem. Też oczywiście jakby część spora jest napisana przeze mnie. No i skąd się wzięło w tym właściwie Les Weiss? No bo jakby to było gdzieś za mnie zawsze, żeby te zwierzęta szanować, jakby też w związku z tą moją przyjaźnią, z tymi wszystkimi świnkami, pieskami, krowami, jakby od bardzo długiego czasu nie jem mięsa. Tylko, że nigdy jakby nie pomyślałam o tym, że jakby jakakolwiek z moich książek może dotyczyć tego tematu, ponieważ no, zdecydowanie nie uważałam się za specjalistę w tej dziedzinie. No i podczas pisania Coffee Spots, czyli książki, która jest jakby podróżą po kawie w Polsce, dążyłam dowiedzieć się bardzo dużo o gastronomii, o tym, jak te kawiarnie funkcjonują. Potem pracowałam sama też w Coffee Desku, zarządzałam siecią kawiarnianą. No i zauważyłam, jak dużo jedzenia marnuje się już na poziomie kawiarni, które jakby nie mają tego jedzenia za dużo. Potem się właśnie zaczęłam gdzieś obracać w tym środowisku gastronomicznym, dużo jeździć, robić zdjęcia i tak dalej. I coraz więcej się o tym dowiadywałam, aż pewnego razu trafiłam na wakacje z Aretą Szpurą i z Anią Piętą, która też gdzieś mocno działa w temacie Less Waste, tylko bardziej w kierunku modowym niż żywieniowym. Mm-hmm. Byłam jakoś kilka miesięcy po wydaniu Coffee Spots. Myślałam o tym jakby o nowym zajęciu, o tym, czemu teraz mogłabym się poświęcić. No i Areta z Anią czytałam mnóstwo książek, wymieniałyśmy się tymi książkami i ja trafiłam po prostu w jakiś taki świat tego, że tego aktywizmu, tego, że żeby zmienić świat, nie trzeba jakby zmienić wszystkiego, tylko że można zacząć od siebie, od swojego środowiska i tak dalej. Więc stwierdziłam, no co ja umiem w życiu robić, no umiem pisać, robić zdjęcia i wydawać książki, więc jeśli mam zmieniać jakoś świat, to w ten sposób. I tak właśnie się zaczęło Less Waste. Pamiętam, że obudziłam się w nocy, gdzieś mi się tak skrystalizował ten pomysł i tak jak wiesz, zawsze mówi się, że powinno się mieć jakiś notes przy łóżku, żeby zapisać jakieś genialne pomysły z nocy. Tak. No to ja się obudziłam i stwierdziłam, że nie będę zapisywać, tylko po prostu napiszę do tych ludzi, z którymi chciałabym to zrobić. Napisałam do Krzyśka, napisałam do Małgosi Minty, napisałam właśnie do Baraku, z której robiła okładkę, napisałam do Izy, która projektowała całą książkę, która wcześniej projektowała Coffee Spots, napisałam do Arety. I obudziłam się rano i wszyscy już odpisali, więc jakby to już musiało zostać zrobione. Kurczę, pamiętaj, że to jest ogromne szczęście, tak? Trafić na ludzi tak zakręconych, którzy już rano tak sprawdzili telefon i potem dobra, wchodzimy. Nie jest to proces jak w korporacji. Dokładnie. Dobra, spotkajmy się za dwa tygodnie, przemówmy, rozważmy. Tak. Wszystkie odpowiedzi były tak, jasne, zróbmy. Więc jakby ja się tak już obudziłam z taką energią. Pamiętam, że wsiadałam wtedy do pociągu ze Szczecina wtedy do Warszawy i miałam takie 6 godzin i po prostu za 6 godzin zrobiłam sobie taki szpigiel, jakby co po kolei w tej książce będzie. Po kolei jakby dałam to tym wszystkim osobom, o czym chciałabym, żeby napisali i jakoś po prostu się to wszystko potoczyło. Tak. To jest dla mnie to jest niedowiary. Czyli tak, w pociągu powstało, w nocy prawie, że ci się przyśnił pomysł. Tak. Rano już miałaś współtwórców, a w drodze do Warszawy już powstał koncept. Tak. W zasadzie tylko brakowało, już była okładka, brakowało tylko tekstów, tak? Podłożyć pod spis treści. Okładki jeszcze nie było, ale jakby była już wybrana osoba, która tę okładkę zaprojektuje. Bo jakby jakiekolwiek książki bym wydawała w życiu, nie wyobrażam sobie, żeby była to inna osoba, bo kocham pracę Beaty. I uważam, że też bardzo dodają charakteru tym książkom i sprawiają, że się gdzieś na nie patrzy. Jakby celem tego Less Waste było właśnie zrobienie tego w taki trochę ładny sposób, żeby przyciągnąć do tego oczy osób, które jednak są bardziej związane z tym światem takim no, ładnym, designu, sztuki, nie wiem, reklamy, po prostu osób, które normalnie jakby raczej ten temat, nie są z nim zainteresowane.
A dzięki temu, że właśnie ta książka po prostu dzięki Izie, która projektowała, dzięki Beacie, która zrobiła okładkę, ta książka po prostu jest ładna i tak, trzeba się na chwilę, zastanowić o czym, czy obrazek jakby komponuje się z nazwą, nie? Tak, bo to jest takie tak, bo to jest taka trochę krytyka tego konsumpcjonizmu, że najpierw się patrzy i mówi się, że kurczę, no wszystko ładnie, ale potem się jednak widzi, że to wszystko są śmieci i że tutaj są jakieś puszki, że coś, i że tak, także chwilę to zajmuje, także no, jestem fanką. Aga, dobrze, powiedz mi, dobra, sam koncept, jak powstał sam koncept, jak wymyśliłaś i dlaczego akurat z tymi ludźmi i te działy, jak w ogóle jak podeszłaś, bo inaczej, ja myśląc o Less Waste, myślę gastronomia, ty myśląc o Less Waste, pomyślałaś bardzo globalnie i zaprosiłaś do współpracy, oprócz swojego własnego doświadczenia, które dodałaś, zaprosiłaś ludzi do współpracy związanej z różnymi branżami, tak? A jak ci się to poskładało, jak ten koncept powstał, żeby zapełnić jakby tą... jakby te tematy globalne. No powstało to w taki sposób, że najpierw jakby zabrałam się do tego tak samo jak do Coffee Spotsów i wypisałam sobie miejsca, które chciałabym odwiedzić, opisać i tak dalej. No i stwierdziłam, że tych miejsc w Polsce jednak nie będzie tak dużo, że to będzie kilkanaście, maksymalnie kilkadziesiąt, ostatecznie 20 chyba. Pomyślałam, że w takim razie warto opisać teraz za granicę. No nie znam lepszej blogerki zagranicznej kulinarnej niż Małgosia Minta, więc jakby była moim pierwszym gdzieś kierunkiem, w który się udało. Do którego napisałam do Małgosi, czy chciałaby podzielić się swoimi doświadczeniami z tych zagranicznych knajp. Potem w miarę pisania jakby wiedziałam, że chciałabym, żeby to było gastronomiczne, żeby to było nie tylko dla jakby laików, ale też dla tych osób z gastronomii, bo u nich zauważyłam ten duży problem tego, że nie zdają sobie sprawy ze skali problemu z tego, że oni najwięcej mogą zdziałać właściwie. Jakby z Krzyśkiem napisałam wcześniejszą książkę i Krzysiek jest właścicielem dwóch zielonych kawiarni, ma w tym doskonałe doświadczenie. Więc po prostu Krzysiek był osobą, o której napisałam o manual dla gastronomii. Ja tutaj zaraz szybko uprzedzę. Jak ty wpadłaś na aretę w ogóle? Ja wpadłam na aretę? No ja aretę poznałam w tym... Bo to jest w ogóle też, nie, tak, to wcześniej, jest w ogóle osobna historia. Tak, ja wpadłam na aretę, tak jak opowiadałam, właśnie na tych wakacjach, w tym kwaśnym jabłku. To było zupełnie jakby nie... Kwaśne jabłko na Mazurach, bardzo wszystkim polecam, wspaniałe miejsce na wakacje w Polsce. Chwilka przerwa reklamowa. My tam byłyśmy właśnie w jednym czasie i zaczęłyśmy po prostu jedząc ciepły chleb pani Beaty i drożdżówkę i z dużą ilością owoców i tak dalej. Spędzałyśmy sobie dużo czasu, rozmawiałyśmy o tym klimacie, o tym, co się dzieje, czytałyśmy książkę Nadzieja w mroku i w ogóle. I jak już miałam koncept tej książki, no to stwierdziłam, że Areta byłaby idealną osobą, żeby zrobić takie wprowadzenie. Jakby, dlaczego musimy działać teraz? Bo wszyscy sobie myślą, że kurczę, no teraz nic się nie dzieje, więc jakby może nasze dzieci, może nasze wnuki, może ktoś kiedyś coś z tym zrobi. A jakby, no Areta jest taką osobą, która wie, że jesteśmy ostatnim pokoleniem, które może coś zdziałać. Pierwszym, który jest tak świadomy i ostatnim, który może coś zdziałać. Ona też napisała książkę, jak uratować świat. Tak. Udziela się bardzo mocno na wszelkich eventach takich związanych z klimatem, z Less Waste i tak dalej. No i ma też dużą wiedzę w tym temacie, więc było po prostu moim pierwszym takim kierunkiem na zasadzie, że poprosiłem ją, żeby zrobiła wprowadzenie do tego, jak ważne jest to, żebyśmy teraz wychodząc, kończąc oglądać ten podcast, czy odkładając książkę, żebyśmy zaczęli po prostu coś robić. Rozumiem. Okej. To mamy już tutaj gastronomię, mamy tutaj Krzyśka, mamy aretę i teraz powstawały, dalej gdzieś tam zaklejałaś te dziurki i było tam troszeczkę... Tak, i potem to już było stopniowo, potem spotkałam się z... moim kolejnym krokiem, jak już stwierdziłam, że napiszę książkę, no to jak to na dziennikarza przystało, kupiłam wszystkie dostępne książki, zakopałam się i zaczęłam czytać. No i trafiłam na książki Sylwii Majcher, trafiłam na książki właśnie Jagny Niedzielskiej, no i stwierdziłam, że jeżeli już będziemy pisać o Less Waste gastronomii, no to jak ze swoją książką o gotowaniu z resztek idealnie się wpasuje i mogłaby stworzyć coś takiego właśnie nie dla gastronomii, tylko dla po prostu kogoś, dla zwykłej osoby w kuchni, która chciałaby wyrzucać mniej.
No i jak spotkałam się z Jagną w Storze, pamiętam, na Brackiej. I Jagna powiedziała jasno, spoko, chętnie wezmę w tym udział. Powiedziała też, że zna tą pierwszą książkę, że bardzo jej się podoba estetyka i że właśnie Ole Swayze rzadko jest ładnie, więc fajnie by było zrobić coś ładnego. I potem jakby już w miarę gdzieś uzupełniania wiedzy zdałam sobie sprawę z tego, że nie da się mówić o Ole Swayze i o niemarnowaniu bez powiedzenia o jakby całym systemie żywieniowym, o całej gospodarce cyrkularnej i tak dalej. No i tutaj się w mojej głowie pojawił Grzesiu Łopanowski, który ze szkołą na Widelcu i w ogóle ze wszystkimi swoimi działaniami opisuje to takie wielkie koło i nasze w nim miejsce. Teraz mi się skojarzył Król Lew i tak, więc to wielkie koło i z Grzesiem Łopanowskim się też gdzieś znaliśmy wcześniej i Grzesiu się zgodził na to, żeby ten system cały opisać. No jak już zaczęłam pisać, no to zdałam sobie sprawę z tego, że nie da się mówić o niemarnowaniu i o ratowaniu ziemi bez mówienia o roli wegetarianizmu, zwierząt i tak dalej. I tam się zgłosiłam do Roślin Nie Jemy, stowarzyszenia fundacji, która zajmuje się promowaniem wegetarianizmu w Polsce, i do Alicji Rokickiej z Vegan Nerd, która właśnie wydała swoją kolejną książkę i była taką osobą dość znaną w tej sferze. Bo zależało mi bardzo na tym, żeby w książce wypowiadały się osoby, które mają zbudowaną wokół siebie gdzieś społeczność, które już są autorytetami i gdzieś liderami opinii, żeby ten temat stał się po prostu taki bardziej powszechny albo globalny. Tak, dokładnie. No i tak to się wydarzyło. A potem to już w miarę spotkań z właścicielami restauracji ktoś jeszcze mówił, a to porozmawiaj jeszcze z tym. Albo na przykład podczas rozmowy z Marcinem Popielarzem on zaczął mówić o budowaniu menu, więc właściwie to wyciągnęłam jako osobny artykuł, żeby gdzieś to zrobić, albo rozmawiałam z właścicielami Awokado i tam mówili o pracownikach i ja wtedy tak, o co super, to może też to wyciągnijmy gdzieś na zewnątrz. I tak to po prostu się budowało i żyło. Wiesz co, jakby przechodząc tutaj przez kolejne etapy, powiem szczerze, że jeszcze nie przebrnąłem przez wszystko, bo skupiam się tutaj jakby też z notatkami, wiesz, przez to, co przechodzę i próbuję tutaj jakby, wiesz, rzeczy dla siebie wyciągnąć, nie wiem, pod kątem moich kursów albo współpracy z restauratorami. I powiem Ci, w zasadzie to jest taka mała encyklopedia. I to jest naprawdę gdzieś tam fajnie zrobione. Tym bardziej, wiesz, dla mnie przemawia fakt, że są to ludzie, którzy są, tak jak mówiłaś, rozpoznawalni czy ekspertami jakby w swoich dziedzinach. Ludzie, nie wiem, może nie do końca, nawróceni to jest może nie do końca dobre słowo. Ale są też nawróceni. Ale tak jak, Paweł Zosławski z albo z tak jak Areta na przykład, tak? Gdzie w ogóle ta historia jest gdzieś też tam niesamowita. Tak. Natomiast, wiesz, bardzo fajnie to poskładałaś. Nie jest to... wiesz, taki branżowa prasa, nie. W sensie, wiesz, ratujemy świat, bo, tak? I teraz, nie wiem, cyfry, analizy i audyty ziemi zrobione. Jasne. To jest to takie naprawdę coś, co nas dotyka i możemy, tak. Nie wiem, wyjść i zrobić to faktycznie, tak. bo wygląda to tutaj być proste. Aka, dobra, powiedz mi, powstała książka, w ogóle sam proces, ile trwał, jak długo to składałaś? Cztery miesiące. Aha, no bo właśnie, nie? Tu się obudziłaś, tak, wstałaś, tu zadzwoniłaś. Obudziłam się pod koniec października. To kurczę, to jest dobry, bardzo dobry wynik. Tak. Obudziłam się pod koniec października, gdzieś zaczęłam się spotykać. Pod koniec października zaczęłam zamawiać te wszystkie książki, czytać. Listopad był takim researchowym, powiedzmy, miesiącem. Grudzień, no to wiadomo, grudzień jest trochę wyjęty, bo nikt nic nie może, więc to właściwie było poświęcone na jeżdżenie, ewentualnie na opisywanie tych moich części. Styczeń to było pisanie, luty to był skład i marzec to był druk. No, także bardzo szybko to poszło. Znaczy, tak. Fajnie, wiesz, fajna grupa, która też, wiesz, tak. Tych udziałowców, którzy zrozumieli jakby potrzebę i tak jak mówimy, no nie było to, że przez pół roku się spotykaliście i redagowaliście tylko bach. Tak, ale jeszcze chciałam właśnie mówić, bo mówię, że jakby o kształcie tej książki, też jakby chciałam powiedzieć, jakby skąd to się wzięło, bo rozmawiałyśmy z Moniką Mądrą Pawlak z Cafe Ruina w Poznaniu, bo jakby też Monika jest freakiem totalnym lesłajstowym i właśnie robiliśmy wywiad do tej książki, która wtedy jeszcze myślałam, że będzie właśnie takim bardziej przewodnikiem dla gastronomii, że nie będzie taka, że ona będzie nudna dla kogoś, kto
kto jest zwykłym konsumentem. No i zaczęłyśmy rozmawiać, to zaczęłam opisywać tę całą jej historię i gdzieś się tym mocno już wkręciłyśmy w temat i Monika tak usiadła i powiedziała, kurczę, ja bym strasznie chciała, gdyby 5 lat temu, czy tam ileś lat, jak otwierałam knajpę, to by ktoś mi po prostu wręczył taką książkę i powiedział, ej, robi się to tak. I ja miałam takie, okej, okay, no to trzeba to zrobić. I to jest właśnie taka książka, którą właśnie tak macie sobie wziąć i aha, czyli robi się to tak i tak się właśnie można w gastronomii można sobie poradzić gdzieś, nie wyrzucając, bo wyrzucając. To jest taki praktyczny mniej. Poradnik, nie? Bardziej, tak. Bardziej niż tak. Taki właśnie tak. tekst branżowy, tak, który nas jakby nie dotyczy, tak? Bo czytając to w tych branżowych czasopismach, ma się wrażenie, że tak, no dobra, to gdzieś tam się dzieje, tak. My na nie mamy na to wpływu, natomiast tutaj to są ludzie, którzy, nie wiem, żyją, mieszkają i funkcjonują obok nas i tak też właśnie robią. I odnośnie tych cyfr jeszcze, bo mówię, że jakby nie ma cyfry, nie ma takiego gdzieś podejścia stricte gdzieś researchowego, pokazującego, jak bardzo jest źle i tak dalej. Cyfry są, ale nie są straszne. Ja zawsze się śmieję, że jak robię jakąś prezentację czy coś, zawsze się śmieję, że na pierwszym slajdzie wrzucam cyfry, które mają was przestraszyć. I to potem już będziemy rozmawiać. Normalnie najpierw po prostu powiedzmy o tym, jak jest źle. Ale to nie jest skuteczna metoda. Po prostu to, że się kogoś przestraszy, nie wystarczy. Trzeba pokazać też jakąś taką praktyczną stronę. No i ja się dowiedziałam, podczas pracy nad książką, że to nie jest tak, że jakby że Lesways wymaga od nas dużo większych nakładów finansowych, tylko że finalnie naprawdę jest tak, że na tym, że właściwie na kawiarni i restauracje na tym oszczędzają, że używając jednego produktu właściwie trzy razy, czyli zamiast kupować trzy produkty, używają jednego trzy, no to oszczędzają trzykrotnie, że jakby uświadomił mi to właściciel, menadżer Mercy Brown i powiedział, że no jeśli ja wezmę cytrynę i najpierw ją wcisnę do czegoś, potem użyję jako ozdoby, a potem ze skórki jeszcze zrobię jakiś likier albo coś, to znaczy, że nie musiałam kupić trzech cytryn, tylko kupuję jedną, nie? Albo nie musiałam kupić trzech innych produktów. I to mi jakby to i rozmowa też z Kubą Malcem z Nowotela mi uświadomiła jakby skalę tego, jak oni Kuba opowiadał o tym, ile się wyrzuca w hotelach i o tym, że naprawdę jedna zmiana na zasadzie niewielka, która nikomu nie robi różnicy, powoduje potem, nie wiem, 50 kg różnicy w wyrzuceniu jedzenia. Które przeliczamy które na złotówki. Które potem przelicza się na złotówki, dokładnie. Także, jedno ciągnie drugie, tak. Jedno ciągnie drugie. Także ja sobie trochę zdałam sprawę, że liczbami samymi nic nie zdziałam, że trzeba jednak pokazać to, że liczby to nie wszystko. To prawda. Powiedz mi, jak od momentu, kiedy książka się ukazała i zobaczyła światło dzienne, kiedy zaczęła docierać do ludzi, czy uważasz, że coś się zmieniło? Czy masz jakiś feedback? Znaczy, ja wiem, że świata nie zmieniłaś, ale jeszcze, tak? Ale zrobiłaś ten, ale znaczy, ważne jest to, że zrobiłaś coś, czego no nie wszyscy jeszcze zrobili, nie jesteśmy gotowi. Znaczy ja od razu zrobiłam swój krok. Tak, ja od razu powiem, że premiera książki zbiegła się dokładnie z dniem wybuchu epidemii, więc jakby nie było oficjalnej premiery, nie było tego wielkiego wydarzenia i wykładu i tak dalej. Więc to bardziej wszystko gdzieś odbyło online, jakąś też pocztą pantoflową, PR-em i tak dalej. Ale zawsze najmilsze dla mnie jest to, jak ktoś, nie wiem, pisze do mnie, że otwiera własną knajpę i właśnie kupił tę książkę i ona będzie inna. I to jest dla mnie taki sygnał, że kurczę, jeśli jedna, dwie, trzy, pięć knajp pójdzie tą drogą, to już są ogromne zmiany. Jeśli nagle teraz się sprzedało, powiem, 1000 książek, no to ja widzę, że kurczę, jeśli każda ta książka powoduje jakąś mikrozmianę i ta osoba, nie wiem, komuś jeszcze o tym powie albo kogoś do czegoś zachęci, to jednak są już lawinowe wtedy. Pewne jest to, że masz już taki właśnie swój mikro udział w poprawie, poprawie globalnej. A powiedz mi właśnie, czy otrzymujesz jakiś feedback taki właśnie konkretny od ludzi, z którymi już wcześniej rozmawiałeś lub nie, że faktycznie jest to jakiś tam kompendium wiedzy, poradnik, z którego korzystają, bo tutaj wspomniałaś to, jak mówię, ale... Tak, często jakby jest to takie zaskoczenie, właśnie na przykład z dziewczynami z 4 Solutions się widziałam, to też jest artykuł o współpracy w gastronomii i to było takie, że no ja wiedziałam, że ta książka będzie okej, ale no nie spodziewałam się, że będzie w niej tak dużo praktycznych rzeczy, że faktycznie można się z niej czegoś nauczyć. I tak było takie zdziwienie, ale takie pozytywne zdziwienie, że to nie jest tak, że się na to patrzy, takie nie będę tego czytać, bo to jest nudne, tylko że faktycznie gdzieś się można wgłębić w tą historię. I się tym zainteresować. Moja siostra była pierwszym czytelnikiem książki. Moja siostra też jest jakby freakiem Lesways'owym.
który gdzieś jeszcze pewnie bardziej niż ja poszedł w tą stronę. I moja siostra dostała tą pierwszą wersję wydrukowaną w ksero z zaznaczonym markerem, gdzie trzeba poprawić literówki. W zasadzie przejrzyj jeszcze ty, czy nie ma literówek. I pamiętam, że spała wtedy u mnie w Warszawie. I ja jej to dałam i poszłam spać właściwie, bo już to była jakaś późna godzina. I jak wstałam w nocy, to ona cały czas to siedziała i czytała, mówię, bo te historie są takie ciekawe. I ona sama też pracuje w gastronomii, zarządza kawiarnią. I po prostu sobie gdzieś tam te historie wzięła do serca. Jakby to jest super, że to faktycznie są prawdziwi ludzie, którzy za tym stoją. Tak. Że to są... To nie jest tak, że ja opisuję, że w tej restauracji robi się to i to, tylko jakby jest historia, która stoi za tą osobą, za tym miejscem, za tą ideologią, dlaczego ten ktoś jakby się do tej ideologii gdzieś przekonał, przychylił. I to są po prostu tacy prawdziwi bohaterowie, którzy istnieją w normalnym świecie. To ja myślę, że poniekąd też są to ambasadorzy, tak? Bo, tak. Bo znaczy, stworzyłaś to fajnie, mnie się w ogóle bardzo ten koncept podoba. Dziękuję. Dobra, znaczy z racji tego, że to jest taki zwyczajny, nie jest to coś niedostępnego, tak? Jak to czytasz i oglądasz, to wiesz, że to dotyczy nas. Tak. I to jest w tym fajne, a ci wszyscy, wiesz, ludzie, którzy tutaj wzięli w tym udział, to są ludzie, wiesz, namacalni w sensie w cudzysłowie, ale istniejący tutaj gdzieś dookoła nas i są jakby potwierdzeniem tego, że tak można zrobić. Tacy, wiesz, ambasadorzy samej idei. A co możemy, no właśnie, w tym naszym małym środowisku, każdy z nas, co może zrobić? No oprócz tego, że kupić książkę, tak, i zobaczyć, co można zrobić, ale co możemy zrobić w naszym tutaj otoczeniu, takim najbliższym? My, czy my jako właściciele gastronomii, czy... Znaczy my jako, teraz... a no właśnie, to myślmy globalnie, tak, bo okay. Każdy z nas może mieć udział. Okej, okay. Tak? Znaczy ja zawsze zaczynam od takich prostych rzeczy, bo no to jest tak, jak nie wiem, porównam do tego, do robienia zdjęć, bo robię zdjęcia. No jeśli komuś powiesz, że teraz otwórz Photoshopa i wymień obiektyw i na takiej migawce, takiej ogniskowej zrób zdjęcia, a potem je obrób, no to ktoś jakby spojrzy na ciebie, nie, nigdy tego nie zrobię. Ale jeśli komuś dasz, nie wiem, mały aparat automatyczny, nauczysz robić kadry, kompozycje, potem stopniowo jakby będziesz przechodzić przez wszystkie kolejne fazy, to po prostu nie będzie straszne. I tak samo jest z Les Ways. Jak teraz się nagle powie, a powinieneś mieć kompostownik, wyrzucić wszystko, cały plastik i w ogóle nigdy już... Niczego nie wyrzucić, a twoje odpady z jednego roku powinny być tak, jak Bea Johnson ma jeden słoik na rok na czteroosobową rodzinę, no to ktoś się popuka w głowie i po prostu powiedzi, że nigdy tak nie zrobi. Więc ja zawsze mówię, że trzeba po prostu zacząć od czegoś małego. Tak samo właśnie Jagna Niedzielska pisze w swoich 21 krokach, że warto, nie wiem, jedną rzecz w tygodniu albo wprowadzać po prostu to wszystko stopniowo. Mi się wydaje, że warto zacząć od tego, żeby nosić ze sobą kilka rzeczy. Ja mam zawsze w torebce butelkę wielorazową, wielorazowe sztućce i bawełnioną torbę. I to już zaoszczędza bardzo, bardzo dużo plastiku i niepotrzebnych śmieci, bo no to butelka zawsze, nie wiem, na lotnisku, odkryłam, że na lotnisku są krany, w których można sobie wlać wodę do butelki, że można tą butelkę pustą przenieść przez odprawę i nic się nie dzieje i po prostu zawsze się tą bieżącą wodę ma. Nigdy nie spotkałam się z tym, że jak poszłam do jakiejś kawiarni, knajpy, powiedziałam, zapytałam, czy ktoś mi wleje wodę z kranu, żeby z jakąś negatywną odpowiedzią. Te sztućce mam, bo często gdzieś mi się zdarza jeść na mieście albo, nie wiem, zrobić sobie jakieś pudełko czy coś, więc żeby po prostu nie marnować kolejnych plastików. No i torba wypełniona, zwłaszcza noszę, nie wiem, dwie, żeby wracając z domu, jak zrobię zakupy, bo nigdy nie jest tak, że wybieramy się na zakupy specjalnie, tylko czasami, nie wiem, wracając się okaże, że czegoś zapomnieliśmy, więc po prostu ta torba jest i nie trzeba ich brać specjalnie. Oczywiście jak idę na zakupy już takie konkretne, no to biorę jeszcze ze sobą, nie wiem, lnianą torbę na chleb, jakąś coś na produkty sypkie, słoik na jagody, czy coś takiego, więc już idę z takim całym koszem. I ogromny wózek. Koszem piknikowym. Nie jest ogromny wózek, ale idę z takim koszem piknikowym. Pani właśnie już, których znam, gdzieś tam na stoisku się ze mnie śmieją, tak, do słoiczka, bez woreczka i gdzieś tam faktycznie się już... Pani od Les Ways. Tak, się przyzwyczajają. No i potem jakby drugim krokiem jest zwracanie faktycznie uwagi na to, co się przynosi do domu. Kolejnym krokiem jest zdanie sobie sprawę z tego, co przynosimy do domu.
Bo mamy taki często mechanizm, że nie wiem, jesteśmy na jakiejś konferencji, zabieramy ze sobą jakieś, nie wiem, długopisy, naklejki, datysiki, że jeśli ktoś nam coś daje, no weź, albo nie wiem, dostajemy jakiś prezent, albo cokolwiek, że jakby nie mamy takiego mechanizmu blokującego przed tym, no. I potem faktycznie po prostu się tworzą góry śmieci. A jeśli zawsze się myśli jakby o tym, co się potem wydarzy z tym, z tym produktem, z tą rzeczą, to oszczędza to znowu kolejnej bardzo, bardzo dużej ilości odpadów. Wejdę w słowo, bo to, co się dzieje z tymi odpadami, to ja na przykład na przykładzie plastikowych reklamówek, czy powiem, kiedy wychodzę na osiedle, a niedaleko mnie jest śmietnik zbiorczy na osiedlu i zawieje na przykład mocno, to ja na przykład widzę drzewo ubrane na przykład w te wszystkie różnokolorowe worki. Tak. No gospodarka cyrkularna generalnie polega na tym, żebyśmy zawsze produkując cokolwiek, myśleli już o tym, co się z tym wszystkim stanie na kolejnych etapach. No i jakby dzięki temu możemy się przybliżyć, znaczy myśl mając to w głowie, możemy się przybliżyć do producentów, bezpośrednio od nich jakby po prostu kupować jakieś produkty bez zbędnych opakowań, bez zbędnych transportów i potem pomyśleć, czy to może się skompostować, a jeśli nie, to czy można to użyć ponownie, czy może ten słoik, nie wiem, może służy do czegoś innego i po prostu gdzieś mieć po prostu w głowie to, co się będzie dalej stało działo na kolejnych etapach. Wiesz, rozmawiałem z Krzyśkiem, tutaj mówiliśmy o akcji wymiany słomek, czyli lat 3 chyba temu. Dwa chyba, no. Coś. W każdym razie, czy 2017? Dobra, Jezu, w każdym tak, razie. Od tamtego czasu, bo jesteś jakby zaangażowana w temacie, co wtedy nam się wydawało jakąś taką nową rzeczą i może niekoniecznie, inaczej nie byliśmy może mentalnie gdzieś tam przygotowani. Teraz już wydaje się to być absolutnie normalne. Co myślisz, nie wiem, od tamtych właśnie słomek, gdzie takim malutkim kroczkiem się to zaczęło i teraz, kiedy opisałaś i sprawdziłaś, jak to wygląda w życiu, wiele się zmieniło? Chciałabym powiedzieć, że wiele, ale nie aż tak wiele, bo... Zaszczepiliśmy, zasialiśmy i też jakby na pewno jest dużo więcej świadomych konsumentów, którzy dzięki temu po prostu przychodzą i mówią, poproszę bez słomki. Ale no, mieszkam teraz w Kołobrzegu, nad Polskim Morzem, gdzie no trudno jest gdzieś. Na przykład jakby ja żyłam tym warszawskim przekonaniem, że wszyscy już chodzą z bawełnianymi w ogóle torbami, że nikt już nie kupuje foliowych, nikt już niczego nie zabiera w foliowych torbach, nikt nie bierze tych jednorazowych sztućców, kubków i tak dalej. No i potem pojechałam tam i okazało się, że każdą pomarańczę pakuje się w inny worek, do każdego napoju jest słomka i tak dalej. Więc oczywiście są miejsca, które tam jakby zostały stworzone przez ludzi, którzy też, nie wiem, podróżują, sprawdzają inne miejsca, inspirują się i tak dalej. I tam oczywiście znajdzie się te metalowe słomki, czy ich brak, czy znajdzie się kucharz, który będzie myślał o tym, co zrobić, jakie danie przygotować, żeby użyć wszystkie części, nie wiem, rośliny czy zwierzęcia. Ale nadal nie jest to aż tak powszechne, jak mogłoby być. Widać dużą zmianę, widać to, że jakby gdzieś ci liderzy opinii, ci influencerzy czy tak dalej są już osobami dużo bardziej świadomymi i przede wszystkim widać zmianę w konsumencie, że on jakby cały czas już gdzieś dopytuje, doszukuje, pyta o pochodzenie czy jakby o drogę przebytą przez dany produkt. Aga, podsumowując naszą rozmowę, najlepiej byłoby zacząć od Less Waste, w zasadzie od książki, tak, po to, żeby jakby poruszyć i zacząć temat i zasiać w swojej głowie jakby potrzebę reagowania czy zrozumienia idei Less Waste. Tak? Najlepiej byłoby zacząć od świadomości po prostu. Chyba ja tak. Polecam obejrzeć kilka filmów, nie wiem, Plastic Ocean na przykład na Netflixie, który jest dostępny. Albo wpisać sobie po prostu w Google Wielka Pacyficzna Plama Śmieci, gdzie po prostu dowiedzieć się trochę, jak... Ogrom problemu, tak, zrozumieć, co się faktycznie dzieje i zrozumieć to, że naprawdę każda rzecz, którą robimy codziennie, ma znaczenie, że nasze... To, co robimy jednego dnia, zamienia się w nawyk, to jakby jest nawykiem potem większej grupy osób i potem jakby to się zmienia w wielkie masy po prostu już śmieci, których moglibyśmy uniknąć, gdybyśmy troszkę zmienili jednak swoje podejście. Więc ja bym jednak powiedziała, raczej oczywiście zachęcam do czytania książki, ale powiedziałabym, że trzeba zacząć od świadomości.
Zaczynamy w takim razie. Dziękuję. Powodzenia. Dobra, dziękuję, dziękuję Ci bardzo. Moim gościem była menadżerka, tak? Less Waste, którą ja tutaj gorąco polecam i zachęcam do zakupu. Pięknie. A raz jeszcze dziękuję to Ci ja bardzo. Dziękuję. I do zobaczenia w następnym odcinku. Bardzo dziękuję.